Tak, słucham. Witam. Dzień dobry. Ja dzwonię z Elixa. Pan Rafał? Tak. No, laptop jest Asus tutaj wystawiony. Proszę. Laptop Asusa pan sprzedaje, tak? Tak, tak, tak. I to jest cena 555 zł. No 550 go wystawiłem. Nie da rady zejść z ceny trochę? Znaczy wie pan co? Da radę, na pewno da radę, tylko trzeba przyjechać, Jasne. obejrzeć i na miejscu jest to na do dogadania, nie? Bo wie pan, tak przez telefon ciężko mi jest negocjować, bo tak naprawdę nawet nie wiem, czy pan się w ogóle pojawił u mnie, nie? Bo ja już tak, szczerze powiem, no sceptycznie podchodzę, bo już miałem kilka telefonów, ludzie się narzekali, że przyjadą, później się nie pojawiali, dlatego ja przez telefon cen nie negocjuję, nie? No No. powiem panu, że no jakieś leszcze musiały do pana dzwonić, nie? Co chciały żarty porobić. No ja wiem, ja sobie zdaję z tego sprawę, dlatego mówię, że ten. No, a skąd pan dzwoni? Z Pitulic. Skąd? Z Pitulic. A gdzie to jest? Tam, gdzie jeden dom, siedem ulic. Dokładnie. Się rozłączył. Ja jebie mi towarem, Rafon odpala peto i buch za buchem. Taka impreza, że Hugo Koptet kręci uchem. Pałki nie włączyłem, ja zapominam pałki włączać, bo to się przekreśla pałkę taką na OBS-ie. Co? Ty masz pałę. Ty masz pałę. To niezła pała. Sorry, kurwa. Podobał się telefon? Podobał się czy nie? Za bardzo nieciekawy, bo telefon, bo typ się rozłączył. Zaraz zadzwonimy po coś i będziemy wkręcać. Dobrze, że...